Każde życie jest cudem. Swoją historię próbujemy malować niczym farbami na płótnie, tworząc piękny obraz. Dajesz wszystko w swoim czasie, czego potrzebuje serce me. Już nie mogę się doczekać, kiedy znów zaskoczysz mnie. I choć czasem nie rozumiem drogi, którą sam prowadzisz mnie, to za żadne skarby świata nie zamienię twojej drogi, prowadź mnie. Za moment poznacie Julię, dziewczynę pełną pasji, niezwykle silną, zdeterminowaną i gotową, by zawalczyć o swoją przyszłość, o zdrowie i marzenia, które ma jak każdy z nas. Za twoim pięknem pójdę za tobą, po miłosierdzie pójdę za tobą. Nazywam się Julia Anna Warhol. Urodziłam się ze zespołem Gondry Hara. To jest to zespół chorobowy. Zespół Golden Hara często charakteryzuje jednostronna asymetria rysów twarzy. Występują problemy oczno-uszno-kręgowe. Najtrudniejsze w mojej chorobie jest kontakt z ludźmi, którzy inaczej postrzegają mą osobę. Julia w wieku 2 tygodni przeszła już pierwszą operację, ponieważ urodziła się bez powieki. Miała operację przesunięcia palca w miejsce kciuka, ponieważ ma 4 palce u prawej ręki. Jako dziecko miała umiejscowioną rurkę w krtani, która umożliwiała jej oddychanie. Przebyła 30 operacji i jeszcze wiele przed nią. Mimo choroby cieszę się ze swojego życia, bo wiem, że to nie jest wszystko, tylko ułamek, początek mojego życia. Mam też swoje plany, marzenia na przyszłość. To jest całkiem sporo ich jest. Na pewno będzie więcej. Czuję się kształtnie zmieniać swoje talenty, pasje, zainteresowania, typu malarstwo. Na szczęście wsparcie, jakie Julia ma od rodziny, jest niezastąpionym darem. Miłość widoczna jest na każdym kroku. To jest rodzina, to są przyjaciele, to są partnerzy w walce z chorobą. Kiedy zapytałam Julię, skąd wzięła odwagę, żeby wystąpić w reportażu, odpowiedziała, że robi to przez wzgląd na mamę, którą chce wesprzeć. Widząc koszta leczenia, rehabilitacji, podróży, pragnie dołożyć swoją cegiełkę, aby zebrać pieniądze na leczenie. W imieniu swoim i mojej mamy, i mojego psa, lubię, dziękujemy za obronienie się do końca tego reportażu i prosimy o wsparcie naszej zbiórki. A także wpłaty na konto naszej fundacji.